Teraz chciałam wam powiedzieć sen. Miałam przedwczoraj sen. W tym śnie widziałam się i innych ludzi, jakby w czarno-białym telewizorze. I w pewnym momencie zobaczyłam jakby przekrój poprzeczny tego obrazu. Ja byłam dalej w tym czarno-białym telewizorze. Był ekran. Sławku, chcę cię poprosić, żebyście coś zobaczyli, co ja zobaczyłam. Wyobraźcie sobie, że tutaj jest ekran, ja jestem tą czarno-białą postacią, a stań naprzeciwko mnie, a tutaj stoi Jezus. I On trzyma dłonie, tak jak ja miałam nowe dłonie. Tylko moje dłonie były oparte o ten ekran, między nami jest ekran. Trzyma czoła do mojego czoła, nos do mojego nosa. Brzuch do brzucha. Po prostu tak jak Artur mówi, brzuch do brzunia. I stoimy tak. Ja nie czuję go fizycznie. Zupełnie nic nie czuję. Nie odbieram żadnymi ziemskimi zmysłami tego, że on jest. Nie widzę go, ale on mnie widzi. I w ogóle zobaczyłam, że tu na ziemi, gdzie panuje czas, gdzie jesteśmy w pewnej psychofizycznej przestrzeni. Nie widzimy tej przestrzeni, gdzie tego czasu nie ma. Nie widzimy tej przestrzeni duchowej, ale jesteśmy widzialni. I musimy sobie zdać sprawę, że Jezus po prostu trzyma tam rękę, gdzie ty trzymasz rękę. Trzyma tam głowę, gdzie ty masz głowę. Jego myśli są twoimi myślami. Twoje ręce to są Jego ręce. I nie staraj się tego pojąć zmysłami, które są użyteczne tutaj, w tej czasoprzestrzeni. Absolutnie. Wiecie, jak tak stałam i patrzyłam w ogóle na ten obraz, nagle Jezus powiedział do mnie: jesteś moją transmisją. Amen. Zobaczyłam sobie od razu na, jak tylko wstałam, w Wikipedii, co to znaczy w ogóle transmisja. Transmisja to jest przekaz. To jest albo proces przekazu, albo przekaz. Przekaz w tym samym momencie. Przekaz na żywo. Na żywo. Jesteście przekazem Boga. Każdy, kto się narodził na nowo, jest przekazem do tego świata. I to jest przekaz od nadawcy, zrobiony tak, żeby był czytelny dla odbiorcy. Odbiorcą jest ten świat, a my jesteśmy przekazem.